Listopad roku 1918 kojarzy się całemu światu z zakończeniem Wielkiej Wojny, nazwanej później I Wojną Światową. Dla nas, Polaków, był to czas szczególny. Czas, kiedy po 123 latach zaborów odradzała się wolna Rzeczypospolita. Spotykamy się dzisiaj, aby biegiem niepodległości uczcić odzyskanie wolności przez naszą ojczyznę. Pieśni patriotyczne, które rozbrzmiewają na ożarowskim rynku, odzwierciedlają skomplikowane losy narodu polskiego, podzielonego na wiele lat między trzy państwa zaborcze. Pierwsza wojna światowa, trwająca w latach 1914-1918, zakończyła się klęską Niemiec i Austro-Węgier oraz rewolucją w Rosji. Dzięki tym wydarzeniom oraz aktywności wielkich Polaków, przede wszystkim Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, a także dzięki poparciu naszej sprawy przez Stany Zjednoczone, Francję i Wielką Brytanię, odrodziła się w listopadzie 1918 roku niepodległa ojczyzna. Obecnie żyjemy w wolnej Polsce. Nie zapominamy jednak o tych, którzy za cenę wolności oddali życie. Kolejne pokolenia śniły i marzyły o Polsce, o czym najlepiej świadczy rodzima literatura. Dlatego szanujemy i czcimy pamięć o tych, którzy na polu militarnym i politycznym przybliżyli nas do upragnionego celu, jakim była niepodległość i powrót na mapę Europy. W tym miejscu należy podkreślić fakt, że społeczność lokalna i stowarzyszenia z inicjatywy władz samorządowych Ożarowa uhonorowały zmagania pokoleń rodaków o wolną Polskę postawieniem pomnika niepodległościowego. Jest to wkład współczesnych w utrwalanie tradycji i złożenie hołdu pokoleniom bohaterów. Pamiętamy szczególnie o wydarzeniach, jakie miały miejsce w październiku 1914 roku na naszym terenie, gdzie walczył pierwszy pułk piechoty Legionów. To właśnie w Jakubowicach komendant Józef Piłsudski nadał pierwsze stopnie oficerskie wyróżniającym się żołnierzom, którzy odegrali istotną rolę w walkach, jak i później w odrodzonej ojczyźnie. Należy podkreślić, że 12 kwietnia 1935 roku marszałek Józef Piłsudski otrzymał decyzję ówczesnych władz Ożarowa i miejscowej ludności tytuł honorowego obywatela Ożarowa. Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy wysłuchaniem i odśpiewaniem hymnu państwowego. Dlatego prosimy wszystkich zebranych o przyjęcie odpowiedniej postawy. Do hymnu! Witam uczestników dzisiejszego biegu niepodległości, dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół imienia Edwarda Szylki w Ożarowie. Witam dyrekcję, nauczycieli i uczniów szkoły w Janowicach. Witam dyrekcję, nauczycieli i uczniów szkoły w Pisarach. Witam dyrekcję, nauczycieli i uczniów szkoły w Lasocinie. Witam dyrekcję i uczniów szkoły w Glinianach. Witam dyrekcję wraz z wychowankami ośrodka w Dębnie imienia Mieczysława Jobka. Witam dyrekcję wraz z przedszkolakami z publicznego przedszkola w Ożarowie. Witam uczniów wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół w Ożarowie imienia Marii Curie Skłodowskiej. Witam dyrekcję oraz uczniów gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie imienia Marii Skłodowskiej Curie. I witam bardzo serdecznie obecnych samorządowców, pana burmistrza Marcina Majchera. Witam pana Mirosława Adamka, radnego powiatowego. Witam komendantów Policji i Straży Miejskiej.
I witam wszystkich Państwa. Bardzo proszę Pana Mirosława Adamka w imieniu Pana Starosty o zabranie głosu. Szanowni zebrani, to dzisiejsze nasze spotkanie jest wyrazem naszego patriotyzmu i kształtowaniem postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków, które to postawy mają służyć identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotować do życia w społeczeństwie, wpływać na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, przygotować młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych. Jest to zatem wartość uniwersalna, która jest budowana stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą. Bo przecież dobrze wiemy, że nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie zatem treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego obywatela, bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Wiemy również, że polska historia jest dowodem na to, że to właśnie rodzina jest pierwszą szkołą patriotyzmu i że to ona decyduje o trwaniu narodu, tradycji i kultury. W rodzinie dziecko uczy się umiłowania swojej ojczyzny, a początki jej umiłowania wiążą się z pierwszymi kontaktami inicjowanymi przez rodzinę, jak na przykład odwiedzanie miejsc związanych z naszą historią, dbanie o groby poległych za ojczyznę. Te doświadczenia ubogaca szkoła, na przykład przez odwoływanie się do najpiękniejszych motywów z literatury oraz przez stwarzanie możliwości kontaktu z pięknem ojczystej przyrody. Zatem wychowanie do szacunku i umiłowania własnej ojczyzny jest ważnym zadaniem wychowawczym rodziny, szkoły i kościoła, zwłaszcza w dobie globalizacji. Dlatego bardzo chcę dzisiaj wszystkim serdecznie podziękować za to, że tutaj przybyli, aby te postawy patriotyczne budować i wzmacniać. Chcę życzyć wszystkim Państwu w imieniu własnym, w imieniu Pana Starosty Bogusława Włodarczyka, który tu dzisiaj nie może być z nami, tego, aby każdy w naszej ojczyźnie odnalazł swoje miejsce i aby dla niej żył i ją budował. Dla jej dobra, dla dobra własnego i przyszłych pokoleń. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza Marcina Majchera o zabranie głosu. Witam was, kochani, na tym dzisiejszym spotkaniu. Wczoraj w Święto Niepodległości tutaj przed tym pomnikiem odbył się uroczysty apel. Tutaj poświęciliśmy chwilę czasu po to, aby oddać hołd bohaterom sprzed 93 lat, kiedy tak trzeba było złożyć swoją ofiarę krwi. Dziś mamy takie czasy, że tej ofiary krwi nie możemy składać, ale swoją postawą patriotyczną możemy zamanifestować szacunek i poparcie dla ówczesnych wydarzeń, które zaistniały w naszym kraju. Dziś, moi kochani, będzie bieg niepodległościowy, który wasza postawa w tym biegu i wasze uczestnictwo będzie jednocześnie zamanifestowaniem tej właśnie pamięci o naszych przodkach, o tych, którzy kiedyś walczyli, którzy kiedyś mieszkańcy naszej gminy, którzy oddali krew za swoją ojczyznę. Serdecznie was wszystkich witam jeszcze raz, od maluchów począwszy, od przedszkolaków, po uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Witam również dyrektorów placówek, opiekunów, wychowawców, a szczególnie chciałbym również podziękować przy tej okazji wszystkim, którzy uczestniczyli wczoraj w tej doniosłej uroczystości przed tym pomnikiem i dziś uczestniczą, a także chciałbym podziękować służbom, to znaczy Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczenie, dbanie o nasze bezpieczeństwo w czasie uroczystości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i wam również. Mam nadzieję, że zawody sportowe, które odbędą się za chwilę, bo przejdziemy spacerem na stadion nasz, przyniesie wam wiele radości i zadowolenia, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, zainwestujecie swoim udziałem obecność w uroczystości patriotycznej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę pana Mirosława Adamka o dalsze poprowadzenie imprezy.
Szanowni Państwo, jak wiecie, jest to trzeci już bieg, Ożarowski Bieg Niepodległości. Dotychczas te biegi odbywały się tutaj, ale tak jak pan burmistrz zaznaczył, za chwilę przejdziemy na stadion. Dlatego, że na prośbę rodziców troszeczkę zmieniliśmy tegoroczny przebieg tego biegu naszego. Będzie bezpieczniej na stadionie, a myślę, że wszyscy właśnie tym swoim zaangażowaniem, przybyciem tu uczcimy właśnie nasz 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo proszę teraz pana komendanta Straży Miejskiej Henryka Wzorka o poprowadzenie przemarszu na stadion. Dzień dobry. Zapraszam wszystkie klasy do uformowania się w kolumnie. W związku z tym proszę, aby wszystkie dzieci ustawiły się w parach i za chwilę ruszamy odnośnie przemarszu na stadion. Czyli w prawo zwrot. Chyba tak. Tak, tak. Impreza
jest zorganizowana z inicjatywy starosty opatowskiego Bogusława Wodalczyka, burmistrza Ożarowa Marcina Majchera i dyrektora zespołu szkół w Ożarowie Marcina Stańczyka. Proszę Państwa, ponieważ biegi będą się odbywały na bieżni, także osoby, które nie uczestniczą w biegach, czyli kibice, dopingujący, opiekunowie, zapraszamy serdecznie na trybuny. Będzie wygodniej, będzie większa przestrzeń. Także osoby, które nie biorą udziału, serdecznie zapraszamy na trybuny, bo tutaj się nam trochę tłoczno robi. Biegi będą podzielone na konkurencje, jak to zwykle bywało. Na początku będą biegły przedszkolaki na dystansie 100 metrów. Przedszkolaki w takim razie będą mogły już tutaj zostać. Pomału będziemy organizować ich bieg. Bieg zacznie się tam po mojej prawej stronie, w okolicach, będzie tutaj po głównej prostej bieżni. Prosimy przedszkolaki o pozostanie. Pobiegną jako pierwsi. Przedszkolaki będą podzielone na dwie kategorie, dziewczęta i chłopcy. Start będzie tutaj na tej prostej, na której teraz większość osób się znajduje, czyli na tej prostej przed, tutaj przede mną, przed pucharami, przed główną trybuną. Przedszkolaki biegną na dystansie 100 metrów, osobno dziewczęta, osobno chłopcy. A potem będą biegły klasy 1-3 szkoły podstawowej na dystansie nieco dłuższym, 200-metrowym i też osobno dziewczęta, osobno chłopcy. Potem klasy 4-6, dystans się zwiększa, 400 metrów, jedno pełne okrążenie, a więc już pełne okrążenie. I też w kategoriach dziewczęta, chłopcy. Gimnazjaliści później. Też osobno dziewczęta, też osobno chłopcy na dystansie 800 metrów, a więc dwa okrążenia. Potem szkoły ponadgimnazjalne, też dwa okrążenia. Tu już bez podziału na kategorii. I dorośli, też dwa okrążenia. Dla wszystkich szkół przewidziane są puchary za uczestnictwo, a miejsca na podium będą nagrodzone medalami. A więc do biegu pierwszego szykują się dziewczęta w kategorii przedszkolaki, dystans 100 metrów. Start będzie po mojej prawej stronie, na głównej prostej bieżni. Ruszy pierwsza grupa, pierwszy bieg, przedszkolaczki, dziewczęta. Jeszcze troszkę, jeszcze trochę i łapiemy pierwszaczków. Pierwsze trzy miejsca są przedszkolaczki. Za chwilę ostatni bieg, ruszyli już dwa okrążenia 800 metrów. Tu na stoliku obok mnie są jeszcze puchary dla wszystkich szkół za to, że szkoły wzięły udział w tym szlachetnym biegu. A teraz zwycięzcy w kategorii, w ostatnich kategoriach. Dziewczęta w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, ex aequo Cisowska Żaneta i Kopacz Wiktoria, one tam biegły razem, trzymały się za ręce, gorące brawa. I Emilka Zawadzka, drugie miejsce w takim razie. Chłopcy,
Piotr Kopik pierwsze miejsce, Rafał Kasprzycki i Rafał Mędyk w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. I jeśli chodzi o dorośli, to w kategoriach pani Iwona Grzesik i panowie, pan Piotr Stępień. To są zwycięzcy ostatniego biegu w kategoriach poszczególnych. Teraz medale, podziękowania. A ja w imieniu organizatorów proszę też tu w pobliże dyrektorów, dyrektorki szkół, które brały udział w dzisiejszym biegu, bo za chwilę będą wręczane puchary. Teraz pani Iwona i pan Piotrek, czyli kategoria dorośli. Gratulujemy odwagi i to, tego, że wystartowali. Jeszcze. Widać. Wracam. Jeszcze. W kategorii dorosłych jeszcze tutaj puchar pamiątkowy. Nie odchodźcie, bo zrobimy zdjęcie wszystkim pucharami. Dobrze, nie odchodźcie jeszcze. Prosimy dyrektorów szkół. Tutaj w pobliże pana burmistrza, w pobliże pucharów. Dla każdej szkoły puchar pamiątkowy z podziękowaniami od organizatorów za udział. To jeszcze jakieś pewnie pamiątkowe zdjęcie z pucharami. Pamiątkowa fotografia na koniec dzisiejszych zawodów.